ludzie myślą, że bez mediów by się lepiej żyło, a są też takie, kiedy zdają sobie sprawę, że ciężko by było, albo w ogóle nie szłoby rozpocząć następnego dnia. Nie wiadomo, jak by wyglądał, gdyby nie pomoc mediów, i o taką pomoc dzisiaj Państwa prosimy. A ona ma na celu jedną niezwykle istotną rzecz, aby prosić Państwa o przekazanie komunikatu do społeczeństwa mieszkańców Leszna i najbliższych okolic, że mimo różnie z różnych stron docierających różnych informacji, co dalej z hemodynamiką i ochroną zdrowia w zakresie kardiologii, dla mieszkańców Leszna nic się nie wydarzy. To, co możecie Państwo się dowiedzieć z różnych stron i z różnych ust, że kończy się umowa pomiędzy NAFIS-em a szpitalem w zakresie ich działalności na terenie tego szpitala, wygasa z ostatnim dniem miesiąca. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duży NAFIS włożył wkład w rozwój medycyny w tym zakresie, szczególnie na tym terenie, ale również zdajemy sobie sprawę z polityki dzisiaj, jaka jest prowadzona w zakresie świadczenia usług zdrowotnych na terenie naszego kraju. Jakie są kierunki działania wytyczone przez Ministerstwo Zdrowia, i nie mamy zamiaru najmniejszego walczyć z Ministerstwem Zdrowia, ani udowadniać nikomu kosztem mieszkańców i kosztem pacjentów, że może być inaczej. Będziemy realizowali tą politykę zdrowotną, oczywiście dbając, jak najlepiej potrafimy, o dobro szpitala i o dobro pacjentów. Ale nowy system finansowania wskazuje jednoznacznie, że środki będą zabezpieczane dla tych jednostek, które znajdą się w sieci i w jak najszerszym zakresie. I to jednoznacznie wpływa na naszą postawę, że powinniśmy konsolidować wszystkie świadczenia w szpitalu, a nie rozdrabniać ich na zewnątrz. W związku z tym pan dyrektor i pani dyrektor rozpoczęli działania w celu zabezpieczenia kontynuacji, aby nie było ani jednej minuty opóźnienia. Znaleźli doskonałego partnera, pana docenta, który za chwilę Państwu opowie, jak jest przygotowany zespołem, aby po zakończeniu kontraktu z NAFIS-em kontynuować wszystkie niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie leczenia i ciągłości leczenia, jak i również niepogorszenia jakości, bo o tym też się często wspomina, że tym pionierem i jakby wzorcowym ośrodkiem jest NAFIS. My uważamy, że takich ośrodków i takich zespołów jest wiele i można je stworzyć. Nie ma jakiejś ukrytej, tajemnej wiedzy, która nie jest tutaj dla nas, jest dla nas nieosiągalna, że możemy to kontynuować, a biorąc pod uwagę przyszłość, jaka ma nastąpić od 1 lipca 2017 roku i od 1 stycznia 2018, jest to najlepszy moment dzisiaj, aby przygotować szpital do takiego zabezpieczenia finansowego, by nie utracić w przyszłości całego tego obszaru sfinansowania przez państwo. To jest wstęp ogólny, polityczny, żeby polityki zdrowotnej, nie polityczny w ogóle, to nie jest manifest, tylko polityki zdrowotnej, którą kontynuujemy i będziemy ją dalej rozwijać. A w drugiej części po panu docencie jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, jakie mamy zamiary na rok 2017 i następny w stosunku do szpitala, bo to też chyba dla mieszkańców będzie istotne. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony chciałbym tylko krótkich kilka faktów przypomnieć, które myślę są Państwu znane, ale one się może w dniu dzisiejszym lepiej układają w pewną całość. Otóż tak naprawdę od ponad roku przyczyniliśmy starania do stworzenia wreszcie własnymi siłami, czyli siłami szpitala ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego, pełnowymiarowego ośrodka kardiologicznego.
w lutym ubiegłego roku zakupiliśmy angiograf ze środków unijnych. W czerwcu w pełni otworzyliśmy pełnowymiarową pracownię angiologiczną, zaczęliśmy wykonywać pierwsze zabiegi. Już we wrześniu tego roku zostały wszczepione pierwsze urządzenia wszczepialne serca, czyli defibrylatory, kardiowertery. Bardzo dobrze się ta działalność rozwija, bo w październiku i w listopadzie wszczepiliśmy tego bardzo dużo, pacjenci są zadowoleni, nie ma jakichś niespodzianek, robią to absolutnie wykwalifikowani ludzie. Dalej, nie koniec na tym, w listopadzie dokonaliśmy pierwszych zabiegów ablacji serca, czyli z tej już z tej wyższej półki przy pomocy bardzo zaawansowanego sprzętu i też osób, które mają kwalifikacje i doświadczenie. I chciałbym Państwa poinformować, że praktycznie z dniem jutrzejszym rozpoczynamy świadczenie usług z zakresu kardiologii inwazyjnej. Szefem całego zespołu lekarzy będzie pan docent Arkadiusz Derkacz, którego właśnie serdecznie Państwu w tym momencie przedstawiam. Swoją przygodę z kardiologią inwazyjną zacząłem jeszcze w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu wiele, wiele lat temu, jak ten ośrodek powstawał i zaczynał leczyć zawały serca. W tej chwili już zresztą też od wielu lat jestem pracownikiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, cały czas zajmując się kardiologią inwazyjną. Pan dyrektor poprosił mnie o skoordynowanie, stworzenie zespołu, który takie zabiegi mógłby wykonywać w Lesznie. Wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć. W tej chwili w zespole jest 9 lekarzy, doświadczonych lekarzy hemodynamistów, wszyscy posiadają specjalizację z kardiologii, posiadają certyfikaty samodzielnych operatorów. Są to przeważnie osoby pracujące albo w pracowniach hemodynamiki miasta Wrocław, albo też parę innych osób, ale głównie z Wrocławia. No i wydaje nam się, że będziemy w stanie, jeśli chodzi o stronę personalną, zapewnić zabezpieczenie tutejszego regionu w ramach kardiologii inwazyjnej. Jacyś lekarze z NAFIS-u też są? W tej chwili z osób pracujących w NAFIS-ie nie, natomiast są osoby, które miały kiedyś dawno temu do czynienia z NAFIS-em, byli pracownikami NAFIS-u. Ale jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, to na przykład tak, to są osoby, które też pracowały, także jeśli chodzi o, bo będziecie Państwo być może gdzieś słyszeli o jakości usług, to uważam, że jest to jakość porównywalna. Natomiast oczywiście jeśli personel NAFIS-u będzie chciał, to oczywiście jest decyzja dyrekcji, a nie moja, ale jeśli personel NAFIS-u będzie chciał współpracować, to myślę, że szpital jest otwarty na taką współpracę. Tak, też deklaruję. Mam nadzieję, że to zostanie zapisane i przeczytane. Może Pan wymienić, jakiego typu zabiegi jesteście w stanie robić? A czy jesteśmy w stanie wykonywać wszystko z zakresu kardiologii wieńcowej? Czyli zabiegi koronarografii, angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów. Jest już zakupiony sprzęt w tej chwili w pracowni, już ten sprzęt jest przygotowany na początkowy okres zabiegów. Inne zabiegi kardiologii już są wykonywane, także jak do tej pory, bo już są implantowane stymulatory, elektrofizjologia działa, rozwijane są również zabiegi w ramach radiologii interwencyjnej, czyli tak zwane zabiegi obwodowe. Przeszczepy jeszcze nie? Nie, przeszczepy nie, ale przeszczepy są tak ograniczony, to znaczy tak specyficznym rodzajem zabiegów i wymagających takiego wsparcia innych jednostek, że tak naprawdę przeszczepy serca to wykonuje tylko kilka ośrodków w Polsce i raczej ilość tych ośrodków zwiększać się nie będzie. Natomiast szpital ma
zawartą umowę na ewentualne zabiegi kardiochirurgiczne, dlatego że wiadomo, że czasami kardiologia interwencyjna jest tylko wstępem do postępowania kardiochirurgicznego. I szpital takie umowy ma. Do tej pory współpracował z ośrodkami poznańskimi. W tej chwili jeszcze oprócz tego będzie współpracował z ośrodkiem wrocławskim. Rozszerza działalność współpracy. Czy sprzęt jest taki już skompletowany, czy jeszcze coś potrzeba? Na dzisiaj jesteśmy w stanie wykonać już zabieg. Chociaż jeszcze dzisiaj pracowni de facto nie uruchamiamy. Dopiero od jutra. Ponieważ godzina 12 w nocy jest tak naprawdę dyżurem, ostatnim dyżurem z listopada, dlatego pracownia nie rozpoczyna okres dyżurowania od 1 grudnia, tylko od 30 listopada.